Jestem w Warszawie, pozdrawiam. Jadę tramwajem. Dzisiaj jest piątek, ale jest święto, więc jest dyspensa. Kto lubi, może skorzystać. W zasadzie to nie miałem konkretnego planu, co będę, o czym będę mówił, ale rozmowy w pociągu skłoniły mnie do tego, żeby powiedzieć parę słów na pewien temat. Otóż był pan, który na pół wagonu opowiadał, jak to w pewnych latach gospodarka ruszyła do przodu poprzez terapię szokową. I pomyślałem sobie, czy człowiek jest dla gospodarki, czy gospodarka dla człowieka. I o to, o czym mówił święty Jan Paweł II, czyli że człowiek powinien być tym podmiotem gospodarki, a nie odwrotnie, bo wtedy zaburza się porządek rzeczy. Dlatego no niemiło się tego słuchało, bo jeśli będziemy dążyć za wszelką cenę do postępu, do przemieniania tej ziemi, którą otrzymaliśmy, ale za wszelką cenę, nie patrząc na podmiot tych wszystkich zmagań, czyli dobro człowieka, jeśli się to zatraci, no to tak naprawdę to nikomu nie będzie służyło i okaże się, że to wszystko było na nic i każde wysiłki były z góry wskazane na niepowodzenie. Takie oto dzisiaj może trochę inne myśli niż zwykle, ale wydaje mi się, że ważne. Człowiek jest podmiotem i nie może żaden system i żaden ustrój, czy pracodawca, czy ktokolwiek stawiać się nad dobrem jednostki, nad dobrem pojedynczego człowieka. Dojeżdżam do ronda tak zwanej Palmy obok Muzeum Narodowego. Tutaj się zaczyna i zbiera dużo różnych demonstracji zwykle, albo przechodzi tędy. Chyba za chwilkę będzie widać. Jest bardzo ładna pogoda. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego Wam życzę.